6,70. Nie ma problemu, każdą odległość zmierzymy precyzyjnie miernikiem laserowym. 6,70 pokazał miernik, więc nie ma żadnego kłopotu. I proszę Państwa, Kasia, naciągniemy Kasię, bo coś tu widzę, się zlikwidowało lekko. Dobrze, wasza ręka do góry, jak będzie gotowość bojowa. Jedna, tak? Tomek zejdź z pola rażenia. Tak jest, uwaga. Udrąc jego. Więc zapraszam dzieci, możecie już się udawać tam do strażaków. Strażaki pokażę. A tutaj, proszę Państwa, przed Państwem pani sołtys w własnej osobie, własnym kaloszem. Ktoś by powiedział, że to doping, że to tak niedozwolone, ale to jest nieprawda, bo wszyscy tutaj mają równo. Również pani sołtys, chociaż wiem, że za spodołą próbowała rzucać, Widać, widzieliśmy ją, tak jest. Czy pani sołtys jest gotowa? Ręka do góry, bardzo dobrze. I uwaga! Rzut, ale piękny! Poleciał i zatrzymał się. Odległość 12,70. Bardzo dobry wynik, jeden z najlepszych wyników w historii Grzegorzowa i okolic. Uwaga, kto następny? Michalina Delikatny. Michalina Delikatny. Proszę bardzo, Michalina. No, zobaczymy. Rodzice na pewno kibicują. Tato się drapie po głowie. Idziemy daleko. Co to będzie? Daleko. O, impet wielki. 10,50, proszę Państwa. 10,50. I kto następny? Katarzyna Delikatna. Katarzyna Delikatna. Oho, proszę bardzo. Jest gotowość? Jest. Do pobicia 13 metrów 70 centymetrów. No bo... Pięknie. No wszystko będziemy kochać. Dobra, to było ci tak? Pani, na czym polega konkurencja? Ogłaszam, znaczy o sobie konkurencji. Dwóch panu. Pani siedzi na patelni. Pani siedzi na patelni po turecku ze skrzyżowanymi rękami. Może balansować ciało, ale nie może podpierać się ręką. Uwaga! Ja mówię, to bardzo dziękuję, bo bardzo... w sytuacji, kiedy pani spada, niestety trzeba... Tutaj uwaga, to jest przeszkoda, po rżnięciu pozostało pełno drzaz, więc lepiej nie spadać w tym miejscu z patelni. Kochani, kto ciągnie? Ciągnie dwóch panów. Panowie, jeden z panów w określonym miejscu dobiega do tutaj miejsca, gdzie jest ta linia i zaczyna ciągnąć. Po trzech ruchach ciągnięcia dobiega do niego drugi. Łapie za linę i ciągnął bez wody. Ten pierwszy, który dobiega, musi założyć maskę spowodniczą. My pokażemy, jak to ma wyglądać.
Uwaga, pokazujemy jak to wygląda. Tak ma razidzi, bo tu jest skrzyżowane ręce. Paweł do pluga jak najszybciej. Zakłada maskę. Zakłada maskę. Łapie linę, robi trzy ruchy. Mocniej. Raz,